Dzień dobry, Centrum Medyczne Grapa Medica. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Po raz kolejny położna Renata Biel oraz szczoteczki cytologiczne. Niezależnie od koloru szczoteczki cytologicznej, jaką mamy, niezależnie od rodzaju badania, którego wykonujemy, czy jest to cytologia płynna, czy jest to cytologia na szkiełku, czyli tak zwana cytologia konwencjonalna, sprzęt do pobierania jest ten sam, ponieważ lekarz, ginekolog lub położna może takiej szczoteczki użyć zarówno do pobrania cytologii płynnej, jak i do cytologii konwencjonalnej. Do pobrania cytologii potrzebujemy użyć wziernika ginekologicznego, dzięki któremu możemy uzyskać wizję na kanał szyjki macicy. Oczywiście wziernik jest wprowadzany do pochwy, potem jest zatrzymywany, aby móc bezpiecznie sobie wprowadzić szczoteczkę cytologiczną. I właśnie za pomocą szczoteczki cytologicznej i wziernika wprowadzonego do pochwy wprowadzamy szczoteczkę również do pochwy, aby dostać się do kanału szyjki macicy, gdzie będziemy pobierać materiał. Chcemy, aby materiał był pobrany zarówno z kanału szyjki macicy, jak i z jego tarczy. Pobrany materiał nanosimy w cytologii konwencjonalnej na specjalistyczne szkiełko, natomiast w cytologii płynnej główka szczoteczki ląduje w tym pojemniczku, w tym płynie. I jaka jest różnica, dowiecie się Państwo w następnym.